Patrzcie, jak się włącza tablica. Stęskniła się za nami. Ołóweczek. Jak to mówią, kochani? Long time no see. Zobaczmy, co ostatnio tutaj było. Nic. Long time no see. Long znacie? Long. Long. Zwróćcie uwagę, bo większość ludzi wymawia to tak, że na końcu słychać k. A powinno się to wymówić tak, jakbyście chcieli się zadławić własnym językiem. No, dziwnie to brzmi, ale faktycznie tak jest. Long. Long time no see. Wiecie, kiedy używamy takiego zwrotu? Na pewno się sami domyślicie. Patrzcie, long, długi. Time, czas. Coś pignęło. No, no to nie. See. See you. Do zobaczenia. See to widzieć. Długi czas, nie widzieć. Pomyślcie teraz chwilę, co za zwrot. No, w takim najlepszym tłumaczeniu na nasz ojczysty język brzmiałoby to: dawno się nie widzieliśmy. Cały weekend, ale już wracamy. Jak widzicie, przed wami wirtualna tablica. Mam nadzieję, że podobają wam się te spacerki po szkole. Możecie coś napisać, jak to widzicie. I który rodzaj lekcji najbardziej wam odpowiada. Po to jest włączona sekcja komentarzy, żebyśmy mieli kontakt ze sobą. Bo wysyłanie maili to jedno, ale chciałbym też, żebyście się wypowiedzieli, wyrazili swoją opinię. Która forma najlepiej wam odpowiada, aczkolwiek przyznam, że każda z nich jest tak samo ważna, bo dotyczy jakby no, różnych rzeczy i różne rzeczy można tłumaczyć najlepiej w odpowiedni sposób. To znaczy tablice wykorzystane do gramatyki, spacerki po szkole, do słownictwa, no i tak można dobierać te metody w zależności od tematyki. To dzisiaj, słuchajcie, antonimy. To jest bardzo fajna rzecz, to już kiedyś było, antonyms. Nie synonimy, tylko antonimy. Słowa o przeciwnym znaczeniu. Long, short. Widzicie? Można bez słów to wyrazić. Small, big. Słowa o przeciwnym znaczeniu. Dzięki temu możemy za jednym razem nauczyć się dwóch słów w jednym zdaniu. To jest bardzo cenne, bo oszczędzamy czas i skłaniamy nasz mózg do bardziej takiego analitycznego myślenia w kontekście języka. Będziemy sobie teraz robić na przemian antonimy i synonimy. No i oczywiście różne dodatkowe atrakcje będą się pojawiać na kanale. Pamiętajcie, że lekcji zawsze jest 5 w tygodniu. I starajcie się wykonywać je wszystkie, nie tylko te, które mielibyście zgodnie z planem. A że macie 3 angielskie w tygodniu, no to wydawałoby się, że 3 lekcje powinny się pojawić. Ale myślę, że one są na tyle wyważone, że jak zrobicie 5 w tygodniu, to nic wielkiego się nie stanie i nie będzie was to kosztować dużo wyrzeczeń. A są osoby, które faktycznie tak robią i im gratuluję. Pamiętajcie, że ci, którzy nie wysyłają nic, a oglądają te filmiki, to jest równoznaczne z tym, jakbyście byli na lekcji w szkole i nie wykonali swojego zadania. I na ogół formalnie coś takiego kończy się najprostszą w świecie oceną. Tylko weźcie sobie to do serca i zadajcie sobie trochę trudu. Patrzcie, siedzicie przy własnym biurku z kubeczkiem kakao, nikt wam nie przeszkadza. Naprawdę 10-15 minut dziennie poświęcić na gimnastykę mózgu to jest nic, uwierzcie mi. Więcej spędzacie pewnie na komórkach i grając w gry. To oczywiście też jest relaksujące, ale pamiętajcie, gimnastyka mózgu. Sprawdzamy, czy światełko mruga. Bo ja tutaj gadu. Zaczynam, synonimy. This car is fast. This car is slow. This car is fast. This car is slow.
Maluszek i Ferrari Cabrio. Ha! Ok, lecimy dalej. Takiego tu mam sobie z pisem, ściągam taką listę na komputerze. Nie chcę niczego pominąć. Ok. Ciekawe, czy zgadniecie, co to jest. Muscle, mięsień. This muscle is big. This muscle is big. This muscle is small. Let's change the color. This muscle is small. A tak samo jak są metki na ubraniach. Kiedyś mówiliśmy o tym, ale szybko powtórzę. SK to znaczy, że jest small, mały rozmiar. XS to jest extra small, dodatkowo jeszcze pomniejszone. Bo coś extra po angielsku to jest coś dodatkowego. Na przykład w McDonaldzie, czego nie polecam, możecie dostać ekstra frytki. To znaczy, nie że są super świetne, tylko dodatkowe. Więc tutaj jest dodatkowo pomniejszone, czyli XS to już jest całkowicie malutki rozmiar, a SK jest od small. Pamiętamy. M, medium, L, large, ale nie chcę wam mieszać, to tylko będziemy jeszcze wracać. This muscle is small. Jeszcze jedna rzecz. Ten mięsień, wiecie, nazywa się biceps. W języku angielskim wymawia się go biceps. Biceps. Dlaczego bi? Dlaczego bi? Bo jest podwójny, ma dwie głowy. Tutaj panowie i panie WF-iści mogliby wam to lepiej wytłumaczyć w kontekście anatomii, że w takim wzorcowym mięśniu dwugłowym, bo tak go tłumaczymy na język polski, powinny się pojawić dwie takie główki. Mało kto tak ma rozwinięty biceps. Kulturyści. No i wtedy widać, dlaczego on się tak nazywa. Dwugłowy, czyli biceps, biceps. Jeszcze triceps, triceps. Tam są znowu trzy głowy powinny się pojawić, jak się napnie ten mięsień. Sprawdźcie, czy takie się u was pojawiają przed lustrem. Dobra, lecimy dalej. Moja ściąga. Mam ich około 50 i codziennie będę starał się wam przemycać część. Uwaga. Albo nie, żeby było bardziej szkolnie. To słówko było na jednym z filmików. Nie mogłem podnieść mojego plecaczka. This backpack is heavy. Bo inaczej, żeby poćwiczyć pytania, kochani, pamiętacie inwersję? Zamiana miejsc, nie? Czyli tam było ten mięsień jest, a to będzie jest ten mięsień duży. Rozumiecie? Zamienimy miejscami. Is this? Wcześniej było this is, nie? To jest, a teraz jest to i intonacja. Is this backpack heavy? Heavy. Tak jak muzyka, heavy metal. Ciężki metal, takie ciężkie brzmienie. Is this backpack heavy? Yes, it is. No, it isn't. A teraz reklamówka z Biedronki. Pusta. To jest lekka, nie? Lekka. Pamiętajcie, język polski się kłania. Lekka. Lekki. Is this backpack heavy? Nie wiem, czy widać tą zieleń, czy jest za jasna. No tak. Is this... I to nie jest backpack, tylko to jest bag. Plastic bag. Niestety, plastic bag. Bardzo nieekologiczne. Dlatego jak idziecie do sklepu, zawsze bierzcie ze sobą siatkę, żeby jednej używać. A jak już musicie, to kupcie papierową. Bo łatwiej ją potem poddać recyklingowi. Recycle. Patrzcie. Pamiętacie taki guzik? Działa kamera? No. Repeat. Pewnie znacie taki guzik na przykład na odtwarzaczu CD.
czyli powtórz, czyli coś jeszcze raz. Zawsze jak jest w języku angielskim z przodu RE czy RE, to znaczy, że coś będzie się powtarzać. I teraz uwaga, cycle. Co to jest bicycle? Bicycle. By było przed chwilą, biceps, dwugłowy mięsień. Podwójne, cycle, koło. Bo bicycle to rower. Bicycle, podwójne koło. I tu będzie, no, koło, nie? Czyli coś, co się kręci. Cycle to też jest cykl jakiś. Czyli jeśli coś podajecie recyclingowi, czyli po polsku recyklingowi, to jakby ta rzecz wraca do obiegu. Wyrzucam torbę papierową, ona jest przetwarzana i znowu wraca pod postacią jakiegoś produktu, czyli nie zanieczyszcza środowiska, rozumiecie? Taka idea. Bardzo piękna, dlatego segregujemy śmieci, żeby pomagać w tym. Recycling, recycle. Is this bag light? Is this bag light? Yes, it is. Słówko light możecie kojarzyć. Sobie zerkam na ściągę, żeby o czymś nie zapomnieć w tym swoim chaosie. Is this bag light? Słówko light możecie również kojarzyć z jedzeniem dietetycznym, bo często na produktach spożywczych jest napisane, że coś jest light, pozbawione cukru czy lekkie. Ale pamiętajcie, że jak nie ma cukru, to może mieć inne sztuczne słodziki. I tak naprawdę nie wiadomo, co wybrać. Light. Ok, mamy light jako lekki, ale są jeszcze dwa takie słówka, które jest dark i light. No to proszę. This room, to zrobię przeczenie. Pamiętacie, jak się robi przeczenia? This room isn't. This room is not. Czyli this room isn't. Mieliśmy it is. It isn't. Na tym przykładzie uczyliśmy się tworzyć przeczenie. Is plus not. Daje nam isn't. Oczywiście zamiast it może być to this podstawione. This room isn't dark. This room isn't dark. Ten pokój nie jest ciemny. Nic nie widzę w nim, bo jest ciemny. This room isn't dark. Bez sensu, no powinno napisać, że jest, nie? Skoro narysowałem, że jest ciemny. Okej. Okay. To będzie taki żarcik. I teraz light. No to ta klasa, w której... Sala. Ta sala, w której jesteśmy. This class. Class. Room. To oczywiście razem, tylko mi nie wyszło jak zwykle. Jeszcze raz. Mam brzydko. Brzydko coś piszę. Dawno nie byłem w tej sali. This classroom, czyli klasowy pokój. Uwaga, zagadka. Czyja to sala? Mikołaja Kopernika, który jest tam. Patrzy na nas. This classroom, ta sala is light. Ta sala jest jasna. Jest na tyle jasna, że nie musimy świecić żarówek, co dodatkowo chroni naszą planetę, bo jej nie ogrzewa. This classroom is light. Ta sala jest jasna. This room is in the dark. No, akurat na tym przykładzie jest. Is dark. Ciemno. Dark. Na czekoladzie często jest napisane dark. Oznacza, że jest to ciemna czekolada, czyli ma dużą zawartość kakao. A jak wiecie, kakao jest bardzo zdrowe i chroni nas przed wieloma chorobami. Więc jak już musicie jeść czekoladę, to polecam dark. No nie każdemu smakuje, ale można się przyzwyczaić. Najlepiej, abyście znaleźli taką. 99% kakao. Czyli w zasadzie samo kakao jecie. Dark. Dobra. I ostatnie słówko, póki kamera działa. Patrzcie, tu mam jeszcze strong i weak. To może pamiętacie. The lion is strong. Nie będę pisał ten lew, tylko ogólnie o lwie. A lion, jakiś tam lew. A lion is strong. Nie chodzi mi o tego batonika, tylko króla zwierząt. A lion is strong. Ma przeciwieństwo.
Gdzie jest szary kolor? Aha, no tu mogę zmieniać, czekajcie. Szarość. No, to nie jest szarość. Wie czemu szukam szarości, czyli gray. Bo chcę narysować. O! Nie uda mi się. Bo chcę narysować. O! A mouse is weak. A mouse is weak. Weak. Weak, słaba. A lion is strong. A mouse is weak. A mouse is weak. Pytanie. Is a mouse weak? Co ja mówię? Ja cały czas mówię wig, czyli peruka. Weak. Weak, słaba. Strong, strong i weak. A mouse is weak. Is a mouse weak? A mouse isn't strong. Ok? No to tyle gadania. Za chwilkę ćwiczonka się pojawią na końcu filmu i jutro bądźcie przygotowani na niespodziankę, bo jutro będzie nowy nauczyciel Was uczył języka angielskiego. Ja się oczywiście z Wami jeszcze nie żegnam, ale bądźcie przygotowani. Jutro na małą zmianę. Pozdrawiam Was serdecznie.